Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Dzisiaj chcielibyśmy się zająć słówkami when i van. Zrobimy pojedynek, czyli w tej mojej konwencji tutaj na kanale porównamy te dwa słowa. Czym się różnią, co oznaczają. Przykłady przede wszystkim. Dużo, dużo zdań. No to zapraszam. When i van. Te słowa się mylą. Mają prawo się mylić. Są tak podobne w swojej budowie. A raptem, każda z nich mając 4 litery, 3 są wspólne. W, n, n. Natomiast jedyną różnicą jest to, że jeden ma E jak Emilia, drugi ma E jak Antoni. Van i ven. Czym się różnią i ich znaczenia? Zacznijmy od van. Van to jest pytajnik. Van zadaje pytanie. Gdy pada pytanie van, to się spodziewamy odpowiedzi tyczącej czasu. Teraz, jetzt, jutro, morgen, w piątek, am Freitag, za godzinę, in einer Stunde, w przyszłym tygodniu, nächste Woche i tak dalej. Także gdy pada pytanie van, no to zwykle jest tam znak zapytania, chociaż nie zawsze, ale to nie teraz o tym. Zwykle jest pytanie, znak zapytania w sensie, i potem jest odpowiedź tycząca czasu. To jest taki znak specyficzny. No i to są pytania typu: kiedy przyjedziesz? Wann kommst du? Kiedy chcecie to zrobić? Wann wollt ihr das machen? Kiedy jedziesz do Niemiec? Wann fährst du nach Deutschland? I wtedy pyta jakieś tam pytanie, nie? W grudniu, im Dezember, im Dezember, w styczniu, im Januar, czy jakkolwiek tam jeszcze inne określenie czasu. Ale van tyczy tylko i wyłącznie pytań. Kiedy to zrobiłeś? Wann hast du das gemacht? No i pytanie, no odpowiedź, nie wiem, wczoraj. Gestern habe ich das gemacht. Kiedy idziesz do pracy? Wann gehst du zur Arbeit? Ponieważ jesteś chory. Weil du krank bist. Ponieważ masz zwolnienie lekarskie. Weil du krank geschrieben bist. Dlatego pytam. Deswegen frage ich. Oto. Danach. Czyli van. Mam takie skojarzenie. Van jako pytajnik kiedy. Stworzyłem takie sztuczne pytanie. Sytuacja jest następująca. Jest sprzedawca samochodów, jest klient. Ja jestem klientem. Idę do sprzedawcy i mówię, nie wiem, on ma jakiś katalog, może ma zdjęcia na stronie, może ma te samochody w tych swoich punktach, skąd je ściąga, nie wiem, z Francji czy z Niemiec, i mówię, ten van mi się podoba. Der van gefällt mir. I takie zadaję pytanie, bardzo oczywiście w skrócie, nie? Kiedy przyjedzie ten van? I pytanie po niemiecku brzmiałoby: Wann kommt der van? Wann kommt der van? Ta sama wymowa. Kiedy przyjedzie ten van? Czyli pytanie. Czyli ja się spodziewam terminu, podania terminu. Tydzień, dwa, miesiąc max, nie? Chyba. Myślę, że van jest na tyle klasycznym układem, że słówkiem, które jakby nie ma wątpliwości, nie? Van, mówiłem o tym na początku, może nie wiem, czy dosłyszeliście, ale mówiłem takie coś, że van nie zawsze się kończy znakiem zapytania. Czyli po van, w jakiejkolwiek formie, czy to będzie samo van, czy to będzie w formie pytania kiedy chcecie się przeprowadzić, van wollt ihr umziehen, i wtedy za umziehen jest znak zapytania, to jest jasne. Natomiast są zdania, w których nie ma znaku zapytania przy van. To są zdania złożone, czyli tam są te pytania klasyczne z van, ale one są poprzedzone jakimś innym zdaniem. Kojarzycie, znacie. Na przykład z tą przeprowadzką. Kiedy chcecie się przeprowadzić, nie? Wann wollt ihr umziehen? To jest pytanie. Natomiast gdy przed tym pytaniem położycie jakieś inne zdanie. Inne zdanie pod tytułem: ona chce wiedzieć, kiedy się przeprowadzicie. Czyli macie: kiedy się przeprowadzicie z pytaniem, które jest poprzedzone tym zdaniem: ona chce wiedzieć. Czyli to jest jakby cytat pytania.
Rozumiecie? Cytujecie czyjeś pytanie. Słuchajcie, ona chce wiedzieć, kiedy wy to robicie. Nie? I to nie jest pytanie w sensie, ona chce wiedzieć. To jest zdanie orzekające. Nie? I tam pytanie nie będzie. Tam nie będzie znaku zapytania, mimo że jest van. Ale dlatego, że jest poprzedzone zdaniem, ona chce wiedzieć. Czyli po niemiecku to zdanie zabrzmi: Sie will wissen, wann ihr umziehen wollt. Sie will wissen, wann ihr umziehen wollt. No i macie wollt. Nie dość, że nie macie znaku zapytania, to po wollt. Nie, tak, to wollt ucieka na koniec. Dlaczego? Nie wiem, na jakim poziomie jesteście językowym. Krótko powiem, że w zdaniach podrzędnych, takich właśnie złożonych, składających się z dwóch zdań, no właśnie w tym drugim zdaniu czasownik zawsze na końcu. Zawsze. Obojętnie, czy tam będzie spójnik z trzeciej grupy, typu weil, typu das, no bo tam też jest czasownik na końcu, nie? Ale też na przykład taka właśnie wstawka z pytajnikiem van. Nie tylko z van, to może być was. Na przykład ona chce wiedzieć, co robicie. No to też jest sytuacja. I ja, przepraszam, sie will wissen, co robicie, tak? Was ihr macht. Was ihr. I to macht jest na końcu, to też nie jest przypadek. To drugie zdanie jest zdanie podrzędne. Ono jest przylegające do tego pierwszego, czyli nadrzędnego, tego ważniejszego niby. I to podrzędne zawsze z czasownikiem na końcu. Ale to już widzicie, to są pytania van, ale już wsadzone w jakieś inne zdanie, nie? W którym to pytanie dopiero zabrzmi. Albo moja siostra do mnie jest pytanie, bo my jedziemy do mamy i nie powiedzieliśmy kiedy. I ona dzwoni w imieniu mamy i się pyta, mama chce wiedzieć, kiedy przyjedziecie. Mama will wissen, wann ihr kommt. Albo zdanie, ona nie wie, kiedy oni przyjechali. Sie weiß nicht, wann sie gekommen sind. I to wann musi być w tym miejscu. Sind jest na końcu, ponieważ jest to zdanie podrzędne i tam nie ma pytania. Tam nie ma znaku zapytania. Nie? Czujecie to? To jest cytat pytania, nie? Ona chce wiedzieć, czyli ona albo nie wie. No bo zadała pytanie, nie? Ona zadała pytanie w domu, kiedy oni przyjechali? Wann sind sie gekommen? I teraz ktoś cytuje tą kobietę i mówi, ona chce wiedzieć, kiedy oni przyjechali. Sie will wissen, wann sie gekommen sind. Bo nie wie, kiedy oni przyjechali. Sie weiß nicht, wann sie gekommen sind. Myślę, że to jest zrozumiałe z tym wann. Mam nadzieję. Przede wszystkim pytanie. Kojarzycie pytanie, nie? Kiedy to zrobiłeś? Kiedy to robicie? Kiedy? I odpowiedź dotyczy czasu, nie? Natomiast when to jest słowo, które jeżeli ktoś zna angielski, to jest słowo if. Czyli when wprowadza warunek. Jeśli, jeżeli. Jeżeli coś, to my coś. Jeżeli coś nie, to my też nie. Po prostu. Najważniejsza rzecz, że when to nie jest pytanie. Czyli w ogóle nie kojarzcie z tym, że when, że po when może stać znak zapytania. Nie, nawet nie mam takich zdań w głowie teraz. A trochę ich przygotowałem. Jeśli. When. Jeśli chcesz. Jedno z takich częstszych i popularnych zdań. Jeśli chcesz, możemy się spotkać. When du willst. Pamiętajcie, że po when czasownik jest na końcu. To jest spójnik z trzeciej grupy. Jeśli chcesz, możemy się spotkać. Wenn du willst, können wir uns treffen. I po przecinku jest czasownik. Czyli po wenn czasownik jest na końcu. Willst, potem jest przecinek. I potem jest czasownik. Czyli w tym przypadku können. No bo treffen jako bezokolicznik stoi na końcu i tak. Nie? Jeśli chciałby pan, moglibyśmy zwiedzić ratusz. Czyli wprowadzam warunek. Jeśli chciałby pan, wenn Sie möchten, moglibyśmy zwiedzić ratusz. Könnten wir das Rathaus besichtigen? Könnten wir das Rathaus besichtigen? Wenn wyrzuca czasownik na koniec, w tym przypadku möchten, potem jest przecinek i potem jest czasownik. Takie są zasady przy stosowaniu wenn. Zostawmy czasowniki wollen i möchten. Weźmy sobie tak. Jeśli masz ochotę, pójdziemy do kina. Wenn du Lust hast, gehen wir ins Kino.
I znowu, when, jeśli, jeżeli masz ochotę, lust, haben, no hast jako czasownik. Znowu ta sama zasada, idzie na koniec zdania. I mamy tam przecinek, wenn du lust, hast, przecinek, gehen wir. I mamy czasownik. To jest strasznie ważne, żeby to drugie zdanie rozpoczynało się czasownikiem, ponieważ wenner jest na początku. One są uwarunkowane. Z modalnymi czasownikami to wenn, no wenn się połączy praktycznie z każdym czasownikiem, ale takie, wiecie, taki aspekt języka potocznego. One się lubią. Na przykład w waszym mieście, no teraz już nie, ale był czas, kiedy można było brać udział, chyba jeszcze, aż sam już nie wiem, te wszystkie Voice of Poland i tak dalej, nie? Jakieś tam, co się w miejscach działo, przesłuchania, castingi, nie? No to można młodemu człowiekowi powiedzieć, słuchaj, no nie tylko młodemu. Jeśli potrafisz śpiewać, powinieneś tam być. Wenn du singen kannst, sollst du da sein. Sollst du da sein, sollst du da sein, tam być, bardzo w takim skrócie, oczywiście w tym uczestniczyć powinieneś, sollst du daran teilnehmen i tak dalej, nie? Ale wenn du singen kannst, to kannst, czasownik modalny, który normalnie byłoby du kannst singen, tak? To byłoby proste zdanie, a tutaj trzeba powiedzieć wenn du singen kannst, kannst idzie na koniec, dlaczego? Bo jest wenn. Jeśli. Pod warunkiem, że potrafisz śpiewać. Sollst du, oczywiście zdanie po przecinku musi rozpocząć się czasownikiem. Ale jeśli nie potrafisz, nie idź tam. Aber wenn du nicht kannst, geh dahin nicht. Jeśli nie potrafisz, pomogę ci. Wenn du nicht kannst, helfe ich dir. Znowu, wenn, wyrzucę kannst na koniec. Wenn du nicht kannst. Przecineczek i czasowniczek. Helfe ich dir. Jeśli nie pomożesz, nie ma problemu. Wenn du nicht kannst, gibt es kein Problem. Znowu to samo. Wenn wyrzuca czasownik na koniec kannst. A gibt es, no gibt jest czasownikiem. On musi być po przecinku. Jeśli ma pan czas, zapraszam. Wenn sie Zeit haben, lade ich ein. Lade ich sie ein. Zapraszam pana. Będzie lepiej. Wenn sie Zeit haben, lade ich sie ein. Zapraszam pana. Znowu to samo. Jeśli. Wenn sie Zeit haben. Haben na końcu, bo czasownik. Przecinek. Lade ich. Czasownik lade jest na... Zaraz po przecinku. Musi tak być. Jeśli nie masz pieniędzy, pożyczę ci. Albo mogę ci pożyczyć, o, zróbmy z modalnym. Jeśli nie masz pieniędzy. Wenn du kein Geld hast, kann ich dir leihen. Kann ich dir es leihen. Wenn du kein Geld hast. Znowu to samo. Wenn i hast na końcu czasownikowo. Słuchajcie, podsumowanie tego vloga. Myślę, że plus dodatkowe zdania znajdziecie w aplikacji Quizlet na karcie społeczność. Opublikuję podsumowanie tegoż vloga ze zdaniami i z linkiem, takie będzie cała rozpiska wszystkich zdań, które tu użyłem, plus coś tam dodam jeszcze od siebie, plus dołożę jeszcze wam link do Quizletu z hasłem i będziecie mogli sobie korzystać z Quizletu, nie musząc się rejestrować, nie musząc się tam logować i tak dalej, po prostu klikacie i tam jest hasło podane, obok trzeba hasło wpisać i macie dostęp do tego podsumowania. Pamiętajcie jednak, że jako publiczny ten na karcie społeczność to zostanie przez tydzień tylko. Gdybyście chcieli nadal korzystać z tego podsumowania, znajdziecie to, moi drodzy, w opcji wesprzyj. Obok przycisku subskrybuj jest wesprzyj i tam na pewnych zasadach, to musicie doczytać, możecie korzystać dalej z tych lekcji, właśnie z tych linków, plus hasła hasła dostępu i tak dalej. Dobrze, to byłoby wszystko. Zapraszam również do przeczytania mojego opisu. Tam macie informacje, że możecie w moich live'ach uczestniczyć, ale że o tym mówię, że chyba się zanudzam, ale myślę, że wiecie, albo nie wiecie, to doczytajcie w opisie, dobra?
Dobra, fajnie, dziękuję. Chcecie wspomagać mój kanał, to właśnie z tym wesprzyj pomyślicie. Jeżeli nie chcecie klikać i się tam w jakiś sposób wiązać, będzie mi miło, jak obejrzycie reklamy, jak będziecie oglądać reklamy do końca. Komentujcie, lajkujcie. To fachowcy od YouTube'a mówią, że to powoduje, że ten film jest, ma więcej zasięgów, tak, buduje zasięgi, czyli więcej osób to obejrzy, dlatego, że jest przy tym filmie ruch, nie? Czy są lajki, są komentarze, czy coś jest ciekawego, mam nadzieję. Dobrze, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia, do kolejnego vloga, trzymajcie się, hej!